Leia sądzi, że słodycze pomogą jej efektywniej się uczyć. Lecz nie bardzo lubi się nimi dzielić. Ups, Milky Way wylądował na krześle nauczyciela. Ten dźwięk jest podejrzany. Pranksterzy dostaną surową karę. Od teraz nie można przynosić słodyczy do szkoły. Rose próbuje skupić się na teście. Ale z tak atrakcyjną sąsiadką to wielkie wyzwanie. Wow, pod jej spódniczką jest cały arsenał słodkich broni. Aż ślinka cieknie. Ciekawe, gdzie był test. Na lekcji muzyki trzeba się skupić na ruchach dyrygenta. Uczniowie szykują się do konkursu i dają z siebie wszystko. Ale strasznie fałszują. Leia gra dobrze. Zobaczmy, jak z gitarzystą. Tom się stresuje, co znaczy, że to on fałszuje. Jego klarnet wydaje dziwne dźwięki. Tom ukrył tam cuksy! Przy takim występie łatwo stracić słuch. Przy takim krzyku też. Leia kocha kolorową biżuterię. Jest gotowa, by wchłaniać wiedzę i słodycze. Ale straszne. Leia boi się ciemności. Jakie potwory się tam kryją? A! Uf, to tylko głodni koledzy. Czy oni jedzą kolczyki? Na początku lekcji nauczyciel przypomina o zakazie. Ani okruszka w klasie. Przechodząc do lekcji. Wielki dramaturg William Shakespeare. Smutniejszej bowiem los nie zdarzył, jak historia Romea i Julii. Kto by pomyślał, że dramat z XVI wieku będzie tak fascynujący? Ręce same sięgają po popcorn i chrupki czekoladowe. Aktorzy są przekonujący. Pychota! Występ jest tak ciekawy, że nauczyciel też chciał dołączyć. O! Romeo pije truciznę! Ale zwrot akcji! A Julia trzyma sztylet. Tom już wiedział, że Shakespeare napisał thriller. Jeszcze trochę, a rozleje się krew. A oto zwieńczenie historii. Prawdziwi złoczyńcy zostali złapani. Nauczyciel będzie miał sławę jako detektyw i Oscara. Czy ktoś pamięta o zasadzie? Zero żarcia. Ale jak można sobie odmówić chwili rozkoszy? Chyba wyczuli słodycze. Leia musi się podzielić, żeby hałas nie zwabił nauczyciela. W tym ustronnym miejscu nikt jej nie przeszkodzi. Ups. Cóż, mam coś jeszcze w mojej szafce. A! Apokalipsa zombie! Na szczęście potwory nie umieją się wspinać. Fascynujące, jak ten chłopak sprzedaje przemycone cukierki. Bez wątpienia jest ostrożny i nie gada z podejrzanymi ludźmi. Ale za takie pieniądze warto ryzykować. Oto schowek. Łap szybko, zanim nauczyciel przyjdzie. Mam cię! Z łatwością udało się owinąć nauczyciela wokół palca. W szkole musi bardziej uważać. Kreatywność jest udręką każdego artysty.
Tom czeka na inspirację, patrząc na pustą kartkę. Leia robi postępy, a Ross musi się bardziej starać. W końcu Tom wpadł na super pomysł. Ale bałagan! Trzeba zakryć ślady hot doga. Wow! Według nauczyciela Tom stworzył abstrakcyjne arcydzieło. Super! Ale osobliwe! Leia też dostanie dobrą ocenę. Co za wyjątkowa technika! Na słońcu obraz powinien lśnić. Ale za to cukierki się roztopiły. Ale fiasko! Co za okropni uczniowie! Myślą tylko o jedzeniu. Przed każdą lekcją jest kontrola żarcia. Każdy obcy zapach zostanie wykryty. I nie każdy przejdzie kontrolę. Tom przypomniał sobie lifehack. Słodki gips trudno odróżnić od zwykłego. Niech tylko nie złamie tej ręki na serio pod tym ciężarem. Teraz tylko obmyślić wzruszającą historię. Niesamowite, ale pasja do nauki. W końcu, kumple coś przekąszą. Lecz trzeba nowego lifehacka. Jak szybko pozbyć się bandażu? Gdy nie ma czasu na namysł, Ross używa siły fizycznej. Głód zmienił go w Supermana, a w rękach dzierży nową broń. Latający gips. O nie. Ta skorupka dalej nie poleci. Co za haniebne zakończenie. Aktywność fizyczna sprawi, że zapomnisz o żarciu. Nawet dziewczyny nie mogą myśleć o przekąskach na siłowni. No tak! Z tak oryginalną matą Leia przećwiczy cały dzień. Trener chyba coś wyczuł. Ten, u kogo znajdzie się choć jedno ciastko, dostanie za karę 100 przysiadów. Uff, masz dzisiaj szczęście. O, mój t-shirt. W takim stroju możesz iść na festiwal kolorów. Na przerwie można coś zjeść. Tom raczej nie ustawiłby kolegi. Wszystko działo się zbyt szybko. Leia wybrała lepszą kryjówkę. Musisz szybko zjeść wszystkie babeczki przed lekcją. Czas wrócić do klasy. Ha, ha, ha. Patrzcie na ślicznotkę. Już wiadomo, co robi na przerwach. A nauczyciel uważa jej makijaż za zbyt skandaliczny. Na matematyce trzeba się skupić. Wszystko jasne? Te wzory są nudne. Cukierki z Lukrecji rozjaśnią humor. Łatwo je wnieść do klasy, a z daleka wyglądają jak ołówki. Nauczyciele zawsze dają się nabrać. A Ross powinien skupić się na notatkach. W końcu nikt nie żuje gumy. Co to? Deszcz słodyczy? Nauczyciel miał tylko koszmar. Czas iść do pracy. Czeka nas druga pyszna część.